Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to rośliny światłolubne i cieniolubne. Rośliny te różnią się intensywnością fotosyntezy. U roślin światłolubnych intensywność fotosyntezy bardzo mocno wzrasta i wraz z natężeniem światła ona jest coraz większa, przy czym w pewnym momencie osiąga tutaj wartość maksymalną, gdzie nie następuje już wzrost intensywności. Podobny wykres jest u roślin cieniosnośnych, natomiast ta górna granica intensywności fotosyntezy, ona jest znacznie mniejsza. Czyli rośliny cieniolubne, one mają maksymalną intensywność fotosyntezy znacznie mniejszą niż rośliny światłolubne. Dodatkowo rośliny światłolubne i cieniolubne różnią się budową liści. Rośliny światłolubne mają grube liście, miękkisz palisadowy jest w tych liściach silnie rozwinięty i jest też wielowarstwowy. Dodatkowo jest mało przestworów międzykomórkowych i same liście są w takim jasnozielonym kolorze. Natomiast rośliny cieniolubne mają liście cieńsze, miękkisz palisadowy ma też krótsze komórki, dodatkowo mają one więcej chlorofilu, a co za tym idzie, mają one ciemniejszą barwę liści. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.